Proszę Państwa, w tym budynku za mną znajduje się Czerwony Krzyż. Właśnie wypiłem dwie herbatki, piję teraz kawkę. Siedział Janusz Pijanka, porozmawiałem z Wasilem, przywiozłem mu prostownik do samochodu, bo dostał za darmo od gruzina samochód za 700 euro Renault Megane Diesla, już zeperował. No i proszę Państwa, teraz idę do biblioteki. Biblioteka jest tam, jak Wam mówiłem. Dostałem dwa sandwiche, zaraz Wam je pokażę. Oka, hej, siedział Janusz Pijanka. Żebyście nie myśleli, że Was kłami, nie będę ja. Bo ile to można? No jutro sobie to wezmę. Właśnie to zobaczcie. Takie wypaszone dwa sandwicze, to się nazywają sandwicze, czyli kanapeczki, patrzcie. Z majonezikiem, kiełbaska, z serkiem białym, tym żółtym, przepraszam. Zobaczcie, o, kiełbaski. Ile można jeść? Ja już nie mogę, jestem przejedzony. Obiad miałem dobry, dzisiaj dwa razy w piweleczku byłem. A wziąłem sobie wczorajsze sałatki. To co miałem, zobaczcie, sałatki, które wziąłem wczoraj tam koło koszy. O proszę, nie jem tego. Najwyżej komuś dam, jak będzie ktoś potrzebował. Z bekonem, patrzcie, z bekonem. Ważne do wczoraj były. Nie otruję się ani dzisiaj, ani jutro. A dzisiaj będę chciał, to pójdę po nowe, żeby mieć świeże jutro. Jutro i na drogę do Polski, bo w poniedziałek już będę w Polsce. Hoka, hej, się widział Janusz Pijanka. Tutaj nieraz zostawiam samochód, patrzcie. Tu już Wam mówiłem. Kto nie ma karty inwalidzkiej, płaci 135 euro. Hoka, hej. No i idę do biblioteki, piję sobie kawkę. Piję się. Jak najmniej używam kubków plastikowych, ten sam nieraz noszę łyżeczkę ze sobą. Nie wolno planety Ziemi zaśmiecać. Hoka, hej.